zintegrowane inwestycje terytorialne, to tak naprawdę, mówiąc zupełnie prostym językiem, przekazanie części pieniędzy, pewnej puli pieniędzy, kilkuset milionów złotych, właściwym gospodarzom danego terenu, właściwym gospodarzom metropolii szczecińskiej. To wspólnie przy jednym stole włodarze wszystkich gmin i miast w szczecińskim obszarze metropolitalnym będą decydowali o tym, co zrealizować, aby zbudować lepszy rozwój gospodarczy szczecińskiego obszaru metropolitalnego. My nie będziemy starali się w określony sposób ingerować, na co te pieniądze zostaną wydane, natomiast zakładamy, że zostaną wydane przede wszystkim na lepszą integrację transportową tego wspólnego ciała, w końcu jakim jest szczeciński obszar metropolitalny, i na zbudowanie dobrej, atrakcyjnej oferty gospodarczej w różnych przestrzeniach tego obszaru. Jak również myślę, że przy ofercie gospodarczej nie możemy zapominać o czynniku ludzkim. Dostosowanie kompetencji ludzi, którzy mieszkają na tym terenie, do potrzeb rynku pracy, do potrzeb przedsiębiorców, do potrzeb nowoczesnej zachodniopomorskiej gospodarki. To będą kluczowe wyzwania. Głęboko wierzę, że dzięki tej decentralizacji decyzji te zadania uda się zrealizować naprawdę z większą efektywnością.